zagrożenie tą sprawą kamienicy, dlatego że już wkrótce w tym miejscu prawdopodobnie będziemy mieli kolejną dziurę w ziemi. Nie ma żadnego zainteresowania ze strony służb miejskich, by ten budynek ocalić, wręcz przeciwnie. Prowadzi się w tej sprawie dziwną, niejasną grę, by obiekt jak najszybciej rozebrać. To jest działanie na korzyść inwestora, a nie na korzyść miasta. Protestujemy. Protestujemy. Wyburzeń nie chcemy. Protestujemy. Wyburzeń nie chcemy. Protestujemy. Wyburzeń nie chcemy. Protestujemy. Wyburzeń. Mam takie jedno pytanie. Gdzie jest dzisiaj prezydent tego miasta? Dlaczego milczy w tej sprawie? Dlaczego nie odpowiada na pytania mieszkańców? Dlaczego nie uczestniczy w debacie publicznej na tak ważne tematy? Dlaczego tak masowo w naszym mieście rozbiera się starą zabudowę? Na co czeka wojewódzki konserwator zabytków pani Ewa Stanecka z wpisem hotelu Gwiazd do rejestru zabytków? Teraz oddaję głos pani Helenie Fejna.